W tym odcinku Chin bez cenzury, jak chiński reżim wykorzystuje Czechy, by zwiększyć swoje wpływy w Europie. Witam w Chinach bez cenzury, tu gospodarz Chris Chappell. Republika Czeska, naród, który pije najwięcej piwa na mieszkańca, a gra słów z nazwą kraju, to marzenie dla przemysłu turystycznego. Ale Czechy to też najlepiej prosperujący kraj postkomunistyczny w Europie Środkowej. W odróżnieniu od niektórych innych krajów postsowieckich, Republika Czeska, albo Czechy, nazwa której nikt na Zachodzie nie zna, ma dynamicznie rosnącą gospodarkę. No ale powiedzmy sobie szczerze, Czesi nigdy nie przepadali za Sowietami. W 1968 roku, kiedy Sowieci próbowali zmiażdżyć ruch wyzwoleńczy, napotkali na opór. Trwało to ponad 20 lat, ale w końcu Czesi pozbyli się komunizmu. Dobra wiadomość to wszystko już historia, ale zła wiadomość, słabo wyciągamy wnioski z historii. Dlatego przenosimy się teraz do Pragi, gdzie nasz kolega Simon Whistler, który prowadzi kanał Visual Politic na YouTubie, pomoże nam uzupełnić braki. Dzięki, Chris. Tu w Czechach wpływy Chin znacznie wzrosły w ostatnich latach. To może wydawać się zaskakujące, biorąc pod uwagę tradycyjną antykomunistyczną postawę Czech. Tu widzimy pierwszego prezydenta Czech po upadku komunizmu, Václava Havela. Oczywiście z piwkiem w dłoni. Był głośnym krytykiem łamania praw człowieka przez chińską partię komunistyczną, ale najwyraźniej sytuacja wygląda inaczej za rządów obecnego prezydenta Milosza Zemana. Objął urząd w 2013 roku i jest wielkim fanem chińskiego lidera Xi Jinpinga. Tak zagorzałym, że mógłby nawet być prezesem fanklubu Xi Jinpinga. Zaraz, to stanowisko piastuje Mark Zuckerberg, szef Facebooka. No to Zeman mógłby być zastępcą prezesa fanklubu. Widział się z Xi Jinpingiem aż 6 razy w ciągu 3 lat. W 2014 roku Zeman stał się pierwszym prezydentem Czech, który odwiedził Chiny od dekady. Tu widzimy go na uroczystości na cześć rocznicy chińsko-czeskich relacji. Był to także debiut najnowszej innowacji chińskiego wojska, żołnierzy ze Stepford. Chociaż przyznaję, że wolę oryginał. Good morning, ladies. Good morning, Claire. Tak czy inaczej, w 2015 roku Zeman ponownie odwiedził Chiny. Był jedynym liderem Zachodu, który brał udział w wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie z okazji 70-lecia końca II wojny światowej. Na paradzie pokazano najnowsze zbrojenia i jeszcze więcej żołnierzy Stepford. Z kolei w 2016 roku Zeman zaprosił chińskiego prezydenta, by odwiedził jego rodzinne miasto. Ale zaledwie 10 dni przed przyjazdem chińskiego prezydenta Zeman napotkał na problem. Około 1000 osób przywitało Dalai Lamę w Czechach zgromadzeniem przed Pałacem Prezydenckim w Pradze. Tak, Dalai Lama przyleciał do Pragi z faszystowskim przekazem pokoju i życzliwości. Co za naziol, przynajmniej według chińskich oficjeli. Zeman bał się, że zwykłe olanie Dalai Lamy nie wystarczy, by udobruchać Xi Jinpinga. Więc poszedł o krok dalej i ponoć ukarał czeskiego urzędnika, który spotkał się z Dalai Lamą. Podobno Xi i Zeman świetnie się bawili podczas trzydniowej imprezy, przynajmniej według chińskich mediów państwowych. Obydwa kraje chcą lepszych relacji pod względem handlu, infrastruktury, finansów i wymiany kulturowej. Niestety wymiana nie dotyczy zastąpienia żołnierzy ze Stepford piękniejszymi odpowiednikami z Hollywood. Zeman może i wyłożył czerwony dywan dla Xi Jinpinga. To słownie. Ale wielu Czechom wizyta średnio się podobała. Były minister spraw zagranicznych powiedział: to wstyd, że przyjęliśmy dyktatora w miejscu, w którym ojcowie założyciele naszej republiki przebywali. Ale po wizycie chińskie firmy i chińscy turyści tłumnie przyjeżdżają do Czech. Narodowy Bank Chin nawet założył oddział w Pradze. A następnie Czechy ogłosiły, że wspólnie z chińskim bankiem handlowym zainwestują ponad 200 milionów dolarów w specjalny fundusz na realizację projektów w środkowej i wschodniej Europie. A co Czesi dostaną w zamian? Podpisali masę umów z chińskimi firmami. Zeman zadeklarował, że Chiny zainwestują 4 miliardy dolarów w Czechach. Ale minął już ponad rok i zdaje się, że większość z tych firm nie dotrzymuje obietnic. No ale przynajmniej kasa chińskich komunistów ratuje lokalny futbol. Albo coś w tym stylu. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Zeman powiedział, że chce, by jego kraj stał się bramą wejściową Chin do Unii Europejskiej. Chińskie linie lotnicze obsługują bezpośrednie loty do Pragi z 3 chińskich miast. I zaczyna kursować nowy pociąg towarowy z Chin do Pragi na odcinku 7000 mil.
Zeman jest też ultrafanem chińskiego pomysłu na nowy jedwabny szlak, czyli plan, który ma zwiększyć chiński handel i umożliwić realizację chińskich projektów infrastrukturalnych w dziesiątkach państw. No i Czechy też mają być furtką dla Chin do Unii Europejskiej. Zeman powiedział, że Czechy w pełni wykorzystają swoje wpływy, aby działać na rzecz dobrych relacji Chin z Unią Europejską i krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Chińska Partia Komunistyczna od dawna chce zinfiltrować Unię Europejską i teraz ma na to szansę, bo Unia jako całość jest wystarczająco silna jako blok handlowy, by konkurować z Chinami. Przykładem tego było niepodpisanie się pod oświadczeniem o reaktywacji jedwabnego szlaku. Obawą Unii było to, że dokument nie był wystarczająco transparentny i założenia w nim nadmiernie faworyzowały Chiny. Pewien unijny dyplomata stwierdził, że najwyraźniej ku zdziwieniu Chińczyków Unia przyjęła jednomyślne stanowisko w tej kwestii. A co gorzej, z perspektywy chińskich komunistów, to Unia także publicznie potępiła łamanie praw człowieka w Chinach. Więc zamiast konfrontacji z całą Unią, Chińczycy wolą rozgrywać każdy kraj z osobna, aby zwiększyć swoje wpływy. I dokładnie tak rozgrywają Czechy. Taki kraj forsuje chińskie interesy w Unii, utrudniając krajom unijnym wypracowania jednolitej postawy wobec Chin. A teraz, kiedy Brexit osłabiło Unię, jest to wielka okazja dla Chińczyków, by wprowadzić w życie swoją strategię. Twierdzicie, że to paranoja? Ale Chińczycy dokładnie tak rozegrali kraje członkowskie w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Chiny są uwikłane w spory terytorialne na Morzu Południowochińskim z ponad połową narodów należących do stowarzyszenia. Ale pomimo lat prób, stowarzyszeniu nigdy nie udało się przeciwstawić chińskim zapędom. Nawet jak Chińczycy budują sztuczne wyspy i stawiają na nich instalacje wojskowe. Powód? Od lat chińscy komuniści z powodzeniem dzielą i rządzą w stowarzyszeniu. A zrobili to zaprzyjaźniając się z jednym z jego członków, Kambodżą, używając wsparcia i inwestycji. A Kambodża w zamian blokowała wszystkie przedsięwzięcia stowarzyszenia niekorzystne dla Chin. Skąd to znamy? Ale dobra wiadomość jest taka, że Unia Europejska jest prawie 3 razy większa niż azjatyckie stowarzyszenie, więc chińscy komuniści nie potrafią na nią wpłynąć tylko przy pomocy Czech. Ale to na pewno dla nich dobry początek. A teraz wróćmy do Chrisa. Dzięki, Simon. Moim zdaniem, Zaman powinien się dobrze zastanowić nad konsekwencjami tego swojego czeskiego filmu. Również dla Unii. I jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zobaczcie, co jeszcze Simon Whistler ma na swoim kanale Visual Politic. Porusza tematy polityczne i gospodarcze na całym świecie. W zasadzie możecie już odwiedzić jego kanał i obejrzeć inne wideo, które zrobiliśmy razem. Dotyczy związku pomiędzy Chinami a Koreą Północną. Link poniżej. Dzięki za Waszą uwagę. To Chris Chappell. Do zobaczenia.